Nie. O, zmieni majkiem, stos. Posypią się fragi, czacior. Dobra, lecimy. Lecimy na O2. Nawigację zrobimy. Kurde, strasznie dużo tu ludzi, co? Mam nadzieję, że tam Mike nie posypie się tymi fragami. Tutaj był... Dobrze, słuchajcie. Znalazłem ciało w adminie. W adminie znalazłem ciało Pateca i teraz tak. Kto był w nawigacji? Czy ja ktoś może powiedzieć, kto i był w nawigacji? Ja byłem w nawigacji z Aser oraz... i Bo. Tam były 4 osoby chyba. Ja też byłem. Ja teraz byłem w nawigacji. Nolan, Aser, w momencie Ivo? Kiedy... Diables. W momencie kiedy... Aser, Ivo, w momencie kiedy padł kill, byłem ja i Mini Mike. Padł report, byłem ja i Mini Mike. Dlaczego? Wyczuć, mówisz, że byłeś? Znaczy, nie powiedziałeś, że w momencie, kiedy padł kill, tylko kto był w nawigacji. No ja byłem przez chwilę w nawigacji, później pobiegłem na shieldsy. No dobra. Freeze, pobiegłeś do kafeterii, mijałem się z tobą na weaponsach, co jest? Ale w sensie pobiegłem z nawigacji do weaponsów i później pobiegłem z powrotem na shieldsy, wróciłem się, bo jeszcze robiłem jednego questa w weaponsach. Guys, nie robisz questa w weaponsach, bo ja robię questa w weaponsach. Ale Jacob mówi, że przebiegłeś się w kafeterii. Nie, ja widziałem Jacoba obok nawigacji. Nie wiem, czemu Jacob tak mówisz, ale ja robiłem questa w weaponsach. A gdzie znaleźliście to ciało? Nie robisz questa w weaponsach. Robiłem questa w weaponsach. W adminie chyba, tak? W adminie było ciało? Tak, w adminie było ciało. Ej, my teraz byliśmy czwórką. Tam pójść. Posłuchajcie, bo padły 2 kille. Ja, Nolan, Assertivo, Diables byliśmy teraz na shieldsach, nie? Byliśmy razem. My w trójkę, Assertivo był chyba za nami, nie wiem, czy teraz cię opuścić, ale my w trójkę byliśmy. No ja tam asertywnego spotkania w nawigacji. Poszły 2 kile, chyba to nie były 2 kile od jednego gościa, no nie, raczej, bo było za szybko. Tak. Więc ja was od razu biorę za takich pull safe. Ja takich, też. 3/4 safe, okej. Okay. Znaczy nie safe jestem Prince, ja, Freeze, Evron... Freeze, mówiłeś, że byłeś na shieldsach, my byliśmy na shieldsach. A ja nie widziałem na shieldsach. Plus, słuchajcie. Nie ja... na shieldsy, posłuchajcie. Blisko shieldsów. Ja... biegłem od nawigacji. Mówię, że robisz questa na shieldsach. Ja biegałem od nawigacji do admina dołem i też nie widziałem tam Freeza, a przecież mijam shieldsy, nie? Ja bym zaufał Jacobowi w tym momencie, a możemy skipnąć, ale ja zaufałem Freeza. To uważajcie na mnie w następnym rundzie, bo... Jak dla mnie, ja był Jacob kłamie po prostu. Okej, okay. Mówię, uważajcie na mnie. Kurde, nie udało się. Minimike tam skipa. Oj, zjebałem, no, totalnie się pogubiłem. Wiecie co powinienem zrobić? Powinienem zreportować to ciało tam. Ale jak zobaczyłem ciało i zobaczyłem Pateckiego, to po prostu się zasrałem, no co mam wam powiedzieć? Nie wiecie, no, jeszcze nie tak nie ogarniam, wiecie, żeby tak rozkminić sobie na spokojnie, nie? Aj, no i też zapomniałem, że jak ja tu byłem i jak ich widziałem tu na dole, to oni mnie nie widzieli, no. To będzie raczej szybka rundka. Ale Mike odpalił sobie reaktor, dobrze robi. Zabił tutaj asertywnego. Uciekaj, Mike, uciekaj. Dobra. No, dzisiaj mam dzień znajdowania ciał. Gdyż byłem w adminie, wow. To zapewne kilka osób może potwierdzić. Biegnę sobie do tego reaktora O2 i na lower engine jest ciało Assertivo. Teraz pytanie, czy jeżeli ktoś już jest na reaktorze, to czy widział kogoś jeszcze? Ja jestem na reaktorze i nie widziałem, bo biegłem... Ja jestem cały upper engine, w sensie ja tam przechodzę tam górę. Na pera biegłem, na reaktor. Mhm. Nie widziałem Majka, ale byłem z tyłu, możliwe. Nolan został w adminie, czyli to jest troszkę za daleko. Z czego byłem z nim od początku rundy, więc nie miał tam jak przejść. Szomek, czy zakładałem, że wywaliliśmy jednego. Ale podejrzewam na niego, bym spadł może. Przez kafeterię oczywiście. Diables też był teraz ze mną, wskoczył szedł do elektryka, więc to też nie był on. Ty biegłeś przede mną. Ja chciałem, stałem po środku, bo chciałem z jednej strony biec za tobą, z drugiej zostać z Diablesem, okay. Bo wiedziałem, że safe. Więc Mini Mike albo Jacob. Ewentualnie ty, Ebron, no nie to jest. Tak, słuchajcie, możemy skipnąć. Mnie możecie jak najbardziej zwołtować, bo ja totalnie nie mam żadnego alibi w tej rundzie. Byłem dokończyć jeden meteoryt na weaponsach, po czym poszedłem zrobić O2 po prawej stronie, przepraszam, tylko jeszcze dokończę, i zacząłem biec, jak był alarm i skończyłem między upper engine'em a kafeterią w tym takim korytarzyku. Bocio bardzo dobrze rozkminia i teraz możemy zrobić dwie rzeczy, bo jestem podejrzany, no w teorii, no bo mogłem self-reportować, Jacob i Mini Mike, prawda? I teraz myślałem, tak, że większa na minimalnie podejrzana nasza trójka w takim razie.
takim razie. Tak, więc albo możemy na kogoś zaryzykować Vaulta, dobrze, albo Michael, dobrze. Po prostu skipnąć, bo jest jeden killer. Jacob. Wydaje mi się, że lepszą opcją jest... Nie mam, my się zdaje, że nie ma co tutaj ryzykować, bo... Ale Jacob strasznie na tego, na pierwszego killera najeżdżał, na Freeza, nie? Więc no mi się wydaje, że jesteśmy zgodni, że Freeze był killerem. Ale czekaj, bo jeszcze to nie jest chyba potwierdzone, że Freeze był. Ale no, nie jest potwierdzone. Było, tam było to mógł być Evron, no nie? Który zgłosił self-reporta i załóżmy właśnie z Jacobem i no, ale według mnie najbardziej Minimike, bo Minimike jest najbardziej... Ja też jestem w tej chwili, żeby zagłosować na Minimike'a, sorry Mike. No, i no możemy, ja nie wiem, jak chcecie. Zagłosuję na Majka. Ja skipuję, bo nie mam pewności co do reszty, ale ja rundę spędziłem solo. Więc Mike nie był pierwszy na... O nie, Mike! Nie! Tak. I mówił, że zapewne engine, gdzie go nie widziałem akurat. Kurde, ja myślałem, że mnie widzieliście na tych shields. Dobra! Ładnie. S-klapik, ale Karol. No przecież się mialiście, no. Stary, ale nie widziałem cię, tak myślałem, że tam nikogo nie ma. Nie widziałeś? Nie widziałem cię. Okay. Ja w ogóle ja zjebałem, bo wbiegam do admina, tam leżało ciało i stał patec. Patec go nie zreportował. I zamiast zreportować to ciało, mieć alibi, to zabiłem pateca i próbowałem uciec. No nie, a nie pomyślałem, kurde. Mogłem to rozegrać dużo, dużo lepiej. Mogłeś, tym bardziej, że widziałem pateca, który po skończeniu uploadu w kafeterii szedł też na dół, więc wiedziałem, że musiał gdzieś tam być. Jeżeli potem było info, że ciało admin, to zgadzało mi się to, co ty zrobiłeś. Ojle. Kurde! Czemu crewmate? Dobra, lecimy w prawo. Wszyscy lecą w prawo. No, dwa szybkie. O Jezus, brak światła. To jest najgorsze, co możecie spotkać w takim momencie. Złoty tu jest. Czarny. Karigoda. Karigoda. No i paliwko zrobimy sobie. A jakoś tam te kłościki lecą. Bodzio. Tu wybiegł. W porządku. Nolan też. Co jest Nolan? Co tak patrzysz na mnie? Tutaj dziwnie. Karigoda robi kartę. Okej. Okay. Kogo zabili? Okej, okay, Mike znalazł Jacoba. Mike był po prawej. Okej, gdzie byliście wszyscy? Ja nie skończyłem. Dobrze. Ja byłem z Nolanem, tak, między storage'em a adminem. Freeze ze storage'a biegł w lewo. I to jest tyle, nie wiem skąd przyszedł. Karigoda był na dole. Kto był w adminie? Ja, Bodzio i Nolan. Teraz. Nie, no ja też byłem Karol. Tak, też byłeś, okej. Okay. No. Ja robiłem całą rundę, rozbijanie meteorytów 20 i zajęło mi to całą rundę. I gdzie byłeś? Navigation. Karol jest raczej clear, albo dobrze fake. Czekaj, całą rundę? Co ty gadasz? Meteoryty rozbijałeś w nawigacji? W Ponsach, a później poszedłem do nawigacji. Detektywie Michael. Całą rundę robiłeś, ale jednak poszedłeś, tak? A z kim byłeś w Waypoint? 20 meteorytów musiałem zabić, tak? I poszedłem do nawigacji, dokładnie tyle mi to zajęło. 20 meteorytów, a tu wiesz i ci z 20? Bo tam nie było, nie masz 20 meteorytów. Nie, no są. Jest. No, czyli, okay. Nie, no nie ma, jestem impostorem. Dobra, możecie nie wybaczyć, ja głosuję na siebie w tym momencie. A gdzie jest ciało? Dobra, ciało znalazłem w kafeterii w rogu prawym, w lewym dolnym. To ja bym pewnie to raczej nikt to pobiegł w prawo tam dalej, nie? To raczej ktoś to albo wrócił się i był wysoko, albo pobiegł w lewo w ogóle. No. Bardziej 10... w lewo, bo ja biegłem Weapon zabiegłem w kierunku, przez kafeterię, tak? I chciałem wbiec na dół i zobaczyłem tam. Patrz, na kogo ty zagłosowałeś? Na siebie. Evron, ty byłeś w Weaponsie, tak? Tak. Ja mam podejrzenia pewne. Ktoś jeszcze tam był? Ktoś jeszcze tam był, ale Assertivo przychodził z lewej strony, ze strony kafeterii. To jest takie małe podejrzenie. Dobra, jeden kill, przyjrzyjmy się, nie pasujcie nas. Ostrożnie z Minimike'iem, z Assertivo. I wiadomo, z patecem, bo nie ma 20 metrów. I z patecem? Nie, 20 metrów jest. No ale całą ludzi. Patec, Assertivo. Assertivo. Ja bo zapominam, na kogo mam uważać. Assertivo, kto tam był jeszcze? Oj, wbiegłem w ścianę. Trzeba na kogo miałem uważać? Na Assertivo i kogo? Na Majka też, bo mógł self-reportować. Tak naprawdę. Co to jest? Pierwszy raz to widzę. Nalewanie paliwa? Pierwszy raz w życiu mam tą patec. Tu się dwóch skanuje. Coś czuję, że tu koło admina coś się będzie działo. Evronix. Czterech Electricalu, Medbay, Communicate, Storage. Dobra.
Rage, coś się tutaj może wydarzyć. Znowu muszę? Emergency. Okay. Słuchajcie, zwołałem radę. Zadanie. Chciałem się spytać, bo nie jestem pewien, czy tak jest, ale słyszałem, że tak jest, że jeżeli jedna osoba robi skan, to druga osoba nie może robić skanu. Jeśli tak. Obie mają questa tego samego. Jeśli tak. Nie masz questa, to no to wtedy... No to słuchajcie, ja się skanowałem i asertivo stał tak jakby na mnie i nawet przestałem przez chwilę, żeby zobaczyć, czy zacznie i nic nie zrobił i tak... No... Ale Bozio, ja no. Biegłem pierwszy do medbayu. Ja skończyłem tak. Quest, a ty zacząłeś quest. Nie, jakby stałem, jeszcze za, jakby podbiegłem, ty stałeś, no nie? Podbiegłem, zacząłem i ty quest? stałeś jeszcze 5 sekund. Co najmniej, no nie, tak. Więc ja bym nie mógł, A że nie wiem, no czy okay, to, spoko. Czy okay. Generalnie ja wbiegłem stary na to, zrobiłem swojego questa, ty wbiegłeś do pokoju, ja mniej więcej w tym momencie wybiegłem, jak ty zaczęłeś go robić. Nie potwierdzam tego, bo ja wbiegłem do medbaya i was obu widziałem i faktycznie asertivo stał w tym samym miejscu co Bodzio, nie wiem dlaczego tak było, ale przypomnijmy, że asertivo był podejrzany z poprzedniej rundy, prawda? Ale ja asertivo jest nowym graczem, więc... Jedny wczoraj, to jest taka lekcja, którą się musisz nauczyć po prostu, asertivo, tym, że cię wywołtują, ale tak rzeczywiście jest, nie? Tam tylko ale myślicie, że to jest wystarczające, żeby go wywołtować? Nie, myślę, że nie. Myślę, że... No ale spoko, to ja powiedziałem, że skończyłem questa po tym, jak Bodzio zaczął go robić. Niemożliwe, bo stałeś tam dalej w trakcie, jak Bodzio tam stał. A powiedziałeś, no nie, że biegł, to już jest dla mnie... Dobra, ja na ciebie głosuję. Możecie też skipnąć, no bo jeden kill, ale mimo wszystko myślę, że gość jest zweryfikowany. Dobra, to jest prawdziwe. Kogo na kogo dajmy? Po prezesie. Nie przejmuj się. Teraz już wiesz. Kto jest niebieski, Nolan? Ja jestem biały. Diables. Tak? Czemu jestem fioletowy? Przecież byłem żółty. Co tu jest grane? Dobra. Ja bym na niebieskiego uważał czat. Powiem wam szczerze. O, ciało. Jaki to był kolor? No. No to co, wygraliśmy. Dzięki Diables za to, że ułatwiłeś nam tą rozgrywkę. Fajnie się wskakuje do węcika. Fajnie się wskakuje do węcika. Brudny był. I already voted. Ja też. Frisik, let's go, dobrze. Modliłem się, żebyś zauważył. Co jest, Karo? Jak ty widzisz, że ktoś... Ale to na kamerach, czy jak? No po prostu wskoczył do węta przy mnie. Zdążył wbiec do elektryka i wskoczył, nie? Freeze, zanim zreportował ciało, sprawdził, czy ktoś nie ucieka do węta i zauważył Diablesa. Właściwie to nie zauważyłem ciała, po prostu biegłem po questa. najpierw zobaczyłem ja węta... Ja to 200 IQ, To było takie 40 IQ, ale wyszło jak 200. Biłem się, o, zabił mnie, ale Freeze nie reportuje ciała, najpierw sprawdza węta, zobaczył Diablesa, reportuje ciało, myślę, o kurde, ale... Już ważne, żeby zagrałem. Nie gram jakby co, więc macie jednego wolnego slota. Dzięki za gierkę. Dzięki. Trzymaj się. Dzięki. Siema.